Powiem Wam tak. Nie od dzisiaj wiadomo, że czasami wystarczy człowiekowi coś odebrać na moment, żeby docenił nie tylko tę rzecz, ale też całe swoje spokojne życie. I przed chwilą miałam moment grozy, bo ten oto mikrofon, który towarzyszy nam od początku mojego wielkiego powrotu, czyli od początku tego roku, się zepsuł dużo informacji. I chciałam powiedzieć tylko, że się bardzo cieszę, że się naprawił. Jestem bardzo szczęśliwa i witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, w drugim już filmie z serii Outfity, chociaż lubię o nim myśleć jako film pod tytułem Przebieranki. Dzisiaj na tapecie oczywiście jesień i pokażę Wam kilka zestawów, które towarzyszą mi w ostatnich tygodniach. Tym razem robię to wcześniej niż poprzednio, bo ostatnio rzeczywiście załapałam się na schyłek lata, a fajnie byłoby zaserwować Wam jakąś inspirację na początku sezonu. Ja mam to do siebie, że na początku każdej pory roku czuję lekkie zmieszanie i zupełnie nie wiem, co na siebie włożyć. Dajcie znać, czy też tak macie, ale o kryzysie stylu to już rozmawiałam na przykład właśnie z moją przyjaciółką Sylwią Antoszkiewicz w podcaście lata temu. Ale jak już złapię siebie, jak to powiedziałam ostatnio, odkryję, kim jestem w tym sezonie, to powiem Wam, że mam to do siebie, że zaczynam chodzić w takich uniformach i mam pewne systemy komponowania swoich zestawów modowych, które po prostu towarzyszą mi przez kolejne tygodnie i miesiące, aż mi się to znudzi. Oczywiście są różne modyfikacje, ale naprawdę ja jestem człowiek mundur. Tak mówiąc dziwnie, uniform brzmi jakoś lepiej niż mundur. No więc, moi drodzy, dzisiaj mam dla Was, to już jest pierwszy outfit, tak więc możecie oglądać. Dzisiaj mam dla Was sześć stylizacji, z których większość już nanosiłam się milion razy. Jedna jest taka, którą noszę w każdej wolnej chwili, więc to na końcu i to będziecie się śmiać, bo naprawdę można się zdziwić, co mnie zazwyczaj charakteryzuje modowo na ulicy. Ale jestem bardzo, bardzo podekscytowana. I będę przy każdym outfitie coś od siebie dodawać, bo już czuję, że ten wstęp jest mega duży i ciągle patrzycie na jedną rzecz. Więc to jest pierwsza stylizacja moje. Opowiem Wam, co mam na sobie. Mam na sobie top marki Nago z długim rękawem, bardzo fajnie, z bawełny organicznej. Mam na sobie kurtkę zamszową, brązową, którą dostałam od mojej mamy, jest od jej koleżanki, ona ma jakieś 20 lat, wspaniała rzecz. Mam na sobie spodnie marki Reformation, które kupiłam w Los Angeles w Lumpeksie, jakoś, nie wiem, ponad rok temu. Mam pasek od mojej babci, super vintage'owy Calvina Kleina. Mam buty Vagabond, które mam też od lat. I mam torebkę Staud, którą kupiłam sobie na urodziny w zeszłym roku. Ona jest z takich koralików i jest po prostu fantastyczna. I myślę, że to jest taki bardzo codzienny, fajny outfit, który super łączy nam brązy i czernie. Brąz i czerń to jest zestawienie, które pojawi się też wielokrotnie chyba w tym filmie, przynajmniej trzykrotnie, a jest sześć outfitów, więc w połowie filmów. I uwielbiam i zdecydowanie łączę te kolory w tym roku na maksa. No i teraz fun fact z tej stylizacji i fun fact o mnie. Uwaga, coś tu mam, czekajcie. A nie, to jest po prostu jakaś zaszewka. Dobra, fun fact jest taki, że ja noszę ogólnie dosyć monochromatyczne zestawienia, w sensie mam dosyć bezpieczną kolorystykę i lubię sobie zaszaleć na przykład właśnie torbą, tak jak tutaj, kocham tę torbę i ja kocham skarpetki. Odkryłam to w zeszłym roku, że ja po prostu w tych moich basicowych, czarno-biało-beżowych zestawach uwielbiam mieć super skarpetki, więc to są skarpetki, które są cekinowe, czarno-beżowe i uważam, że świetnie pasują do tych butów i fantastycznie się komponują z tym zestawem. I w sumie, kurczę, teraz jak sobie o tym myślę, mój tata to jest osoba, która zawsze nosiła funky skarpetki, ewentualnie krawat, ale skarpetki to była taka jego rzecz, która go wyróżniała. Znaczy jest, ale po prostu to jest moje wspomnienie z dzieciństwa. Hit! Wow, niesamowite. No, oprócz tego, co mogę Wam jeszcze powiedzieć, biżuterię mam prawie zawsze taką samą, ale dobieram sobie ją gdzieś tam do kolorystyki, typu właśnie coś brązowego, tutaj coś zielonego, tu coś niebieskiego. I tyle, moi drodzy. I co? Mogę wzbogacić ten outfit, bo teraz jak to nagrywam, to jest pięknie. O, okulary. Okulary też z Lumpeksu, akurat te są z Paryża. No i tak się to prezentuje, moi mili. Uważam, że no, taki dosyć trendowy temat, ale właśnie o moim podejściu do trendów usłyszycie za moment. I dajcie znać, co myślicie o stylizacji numer jeden. Numer dwa. Boże, jaka jestem poważna.
Numer dwa, słuchajcie, jak widać, cały czarny look, myślę, że całkiem trendowy, bo łączy ten szał na skórzane rzeczy, zresztą wcześniej też mieliśmy zamszową marynarkę, z trendem na boho, który jest bardzo obecny w dzisiejszych czasach, w tym sezonie. I teraz tak, ja nie chcę tutaj opowiadać z miejsca jakiejś znawczyni trendów, bo trochę mi wyszła teraz ta narracja. Ja generalnie mam takie podejście, że dla mnie moja szafa to są przede wszystkim klasyki i większość moich rzeczy, które mam w szafie, są ze mną od bardzo dawna. I to są rzeczy albo fajne, jakościowe, dobrych marek, które kupiłam jakiś czas temu, albo to są rzeczy, które kupiłam w lumpie, albo w vintage shopie, wtedy łatwiej jest wypatrzeć coś naprawdę fajnej marki, albo są to rzeczy od mojej mamy, albo od mojej babci. Jest kilka rzeczy, które dołączają do mojej szafy po prostu co sezon. Myślę, że mój styl jest gdzieś tam klasyczno-ponadczasowy, połączony z obserwacją tego, co jest obecnie w trendach, bo lubię się tym bawić, i z dodatkiem mojej osobowości, takich moich smaczków, gdzie po prostu wiem, że czuję się na maksa sobą, nie czuję się ani nudno, ale też nie czuję się przebrana, tylko nadal pozostaje Karo w jakichś takich swoich ramach z takim właśnie trendowym twistem. Ma to dla Was sens? No więc myślę, że tak naprawdę większość tych stylizacji właśnie reprezentuje gdzieś tam to połączenie tych różnych źródeł, z których czerpię, tworząc stylizację. Tutaj zaczynamy od tego, co widać najbardziej. I mamy kurtkę, która w ogóle strasznie szeleści, nie wiem, czy to słychać w mikrofonie. I to znowu jest kurtka, którą też dostałam od przyjaciółki mojej mamy, też jakaś sprzed lat. Mega w trendzie, wydawało mi się, że jestem super cool i wtedy zobaczyłam, że co druga osoba na ulicy ma tego typu kurtkę, szczególnie osoby z Gen Z i super młode, cool, po prostu trendowe dzieciaki, więc pozdrawiam mój ogar w tym, co się dzieje na ulicy. Następnie tutaj właśnie ten element boho i tutaj mam cudowną koszulę, ona jest bez rękawów. Może być widać, chociaż chyba nie widać nic spod spodu, dlatego że mam takie taśmy pozaklejane, więc mam niebieski podkład tutaj. W każdym razie to jest koszula, którą kupiłam sobie w Kraszu, czyli takim super butiku w Warszawie, który to jest taki vintage shop wyselekcjonowany, w zasadzie to jest komis. I ta bluzka jest marki Zaldig Voltaire i jest z drugiej ręki, jest po prostu fantastyczna, uwielbiam ją. Dalej, znowu mam te same spodnie z Reformation, po prostu proste, czarne jeansy i buty, które kupiłam chyba 2 lata temu, to są takie bardzo fajne skinny botki, bardzo wygodne, dosyć płaskie, ale jednocześnie wysmukają sylwetkę i są po prostu takim bardziej eleganckim dodatkiem. To jest marka Rouge, paryska, więc tutaj znowu fajna rzecz, ale sprzed kilku lat i moja torba, tego tak może nie widać, też tym nie afiszuję. To jest torba, którą kupiłam 5 lat temu w Lumpeksie w San Francisco. To jest torba marka Jacobsa. To jest moja jedyna czarna duża torba, którą mam. Czekajcie, Jezus. Wdzięki i klasa. No i tyle. I to, czym ja lubię też się bawić w kontekście stylizacji, to nie wiem, upinać sobie włosy. Uważam, że zupełnie inaczej wyglądamy, kiedy nasze włosy są długie i rozpuszczone, a nieco bardziej niezobowiązująco to wygląda, kiedy mamy je spięte. Ja mam coś takiego, że bardzo lubię wyglądać trochę tak, jakbym się nie postarała, czyli mieć takie poczucie, że jest w tym coś takiego bezwysiłkowego, trochę nonszalanckiego, luźnego, zdystansowanego. Nie lubię po prostu czuć się jakoś za bardzo wystrojona. No, także tak to wygląda. Akurat teraz mam biżuterię praktycznie całą srebrną z domieszką złota, bo ja bardzo lubię mieszać metale i u mnie to jest na co dzień dosyć powszechne, że po prostu już od kilku sezonów, że mam srebrno-złote, złotą biżuterię. Pytacie mnie często o moją biżuterię. Ja zazwyczaj mam ją też właśnie z jakiegoś bazarku, z jakiegoś vintage shopu, tutaj od babci, tu coś starego, więc nie mam też jakichś super polecajek dla Was. I coś jeszcze, czy mogę tutaj dodać? Nie wiem, mam niepomalowane paznokcie zazwyczaj i raczej staram się być no dosyć taka naturalna w tym, że jeżeli założę coś takiego mocnego, jak właśnie skórę i taki dosyć wymowny look, to lubię to zbalansować właśnie jakimś takim upięciem, dosyć basicowym makijażem i neutralną skórą. Także outfit numer dwa, moi drodzy, tutaj wspólny mianownik to są spodnie i czy coś teraz będzie wspólnym mianownikiem do kolejnego zestawu? Chyba nie. Chyba lecimy w coś troszeczkę innego. Także dajcie znać, co myślicie o zestawie numer dwa. I raz, i dwa, i trzy na pozycję.
Zestaw trzeci, moi drodzy, taki myślę bardziej typowo jesienny, bo mamy trench, więc nie wiem, czy jest coś bardziej ponadczasowego, związanego z początkiem jesieni niż właśnie taki beżowy płaszcz. I to jest płaszcz, który kupiłam sobie w 2018, 19 w Lumpeksie, to jest marka Next. Pamiętam, że on był z metką i mam go od tego czasu i po prostu go uwielbiam. To jest najfajniejszy trench, jaki kiedykolwiek miałam. I bardzo się cieszę, że właśnie mam to do siebie, że po prostu trzymam rzeczy w swojej szafie przez lata. Takie oczywiście niektóre po prostu zalegają, ale takie, które wiem, że są ponadczasowe i jakościowe. I właśnie jakościowe wcale nie oznacza, że muszą być z jakichś najbardziej ekskluzywnych, eleganckich marek, bo niejednokrotnie właśnie Next jest jakąś sieciówką, ale ten płaszcz jest ze mną po prostu od lat. Dalej, mam na sobie cudowny, cudowny sweter. To jest sweter z długim rękawem, wełniany, z takim właśnie wycięciem, jak widzicie, na dekolcie. I u góry ma golfostójkę, która jest zapinana na ekspres. Bardzo fajna rzecz, też jakby robiąca w ogóle robotę i trochę o tym jest ten outfit, że jeżeli mamy jakiś piękny sweter, jakąś piękną górę, no to reszta rzeczy może być super neutralna po to, żeby też to eksponować. I to jest właśnie mój nowy nabytek z tego sezonu, ale kupiłam to znowu w Crashu, to jest z drugiej ręki, to jest marka Gani. Uwielbiam tę markę, ale nie kupiłam sobie, kupiłam sobie raz jakąś jedną rzecz z tej marki nową, ale mam kilka rzeczy, które kupiłam po prostu właśnie w Lumpeksie, raczej właśnie w takich wyselekcjonowanych vintage shopach. Dalej mam spodnie z The Other Side, które mam od lat. Bardzo fajny model, oni mają tego typu modele chyba co sezon, tylko może w różnych kolorach. Uwielbiam te spodnie, mega luźne i fajne i pomyślałam, że trochę bardziej przy elegantsze. Zrobię bardziej eleganckim ten outfit i dorzucę buty. Podobno w tym sezonie do szerokich nogawek fajnie jest nosić szpic, więc to są takie buty też nawiązujące trochę do stylu boho, one są takie mikro kowbojskie, znaczy czy kowbojskie jest boho? Nie, no, powiedzmy, że tak, kowbojki są boho. I one fajnie tutaj podbijają też tę stylizację, ledwo je widać, ale myślę, że robią dobrą robotę. Następnie mam torebkę też z Lumpeksu, też z Kalifornii, czasami czuję, jak ją flexowała. Lumpeks z Kalifornii, no ale tak, kupiłam chyba za $5 i uwielbiam ją, uważam, że tutaj super pasuje. I znowu, jak czuję, że jestem taka elegancka w płaszczu, w obcasach, no to tym bardziej po prostu muszę mieć związane włosy i muszę być jak najbardziej właśnie taka naturalna i neutralna. I ważna rzecz a propos mojej szafy, to jest to, że myślę, że wiele z tych stylizacji, które tutaj widzieliście, można mieszać, to znaczy można mieszać góry z dołami, czy kolory podmieniać tak, żeby nagle coś właśnie szło sobie w beże, albo żeby szło w czernie, czy żeby szło w brąz, albo nawet w zielenie, to za chwilę zobaczycie. To i dwa, ja mam taką zasadę, bardzo to lubię, przez to, jak moja szafa jest zbudowana, że mogę dress things up and dress things down, czyli mogę właśnie doelegantrzać, mogę podrasowywać stylizację, żeby ona była bardziej wyjściowa, a mogę ją też jakby wyciszać i bardziej casualować. I totalnie mogłabym tutaj założyć, też bym tak wyszła, mogłabym tutaj założyć, nie wiem, trampki i czapkę z daszkiem, totalnie bym też tak mogła pójść, ale nie będę wam pokazywać tych rzeczy, bo przecież ten film miałby 300 lat, bo już tak się mega rozgaduje. I nie wiem, założyć jakąś wielką szoperkę, a mogłam pójść bardziej właśnie w taką stronę elegancką. I jeszcze mam jedną rzecz, którą bym mogła z tym zrobić, bo jednak, moi drodzy, jest w końcu chłodno. A mianowicie wziąć sobie sweterek, zobaczmy. No, powiedzmy, że nawet ładnie to wygląda. Wziąć sobie sweterek i narzucić go na ramiona. Wełna nas pięknie grzeje, to jest cudowna polska marka B-Sides. Wspaniała w ogóle i filozofia marki, ale też cudowne jakościowo i świetnie się nosi te rzeczy. Ja jestem zakochana w wełnie w tym sezonie, o czym powiem na pewno w inspiracjach, bo odkryłam, że może być mi ciepło w ciągu roku, więc to jeszcze taka opcja, żeby może bardziej to zrobić jeszcze właśnie casualowo, ale też być gotowym na pogodę, która się zmienia i idzie ku zimnemu, ale już nie mogę doczekać, słuchajcie, outfitów zimy, bo wtedy będę stawiać na okrycia wierzchnie, więc będzie cała dolina czapek, szalików i kurtek i dajcie znać, czy chcecie, żeby ten film poszedł trochę wcześniej, na przykład na samym początku grudnia, albo nawet jeszcze pod koniec listopada, bo myślę, że warstwy też słowo klucz w mojej szafie, ale warstwy i jakby umiejętność ubrania się na mróz też myślę, że jest ważna i może być dla niektórych osób tricky, więc dajcie znać, co myślicie o trzeciej stylizacji, a ja lecę się przebrać.
stylizacja, raz, dwa, trzy, czwarta. Idealny przykład casualowego outfitu, który tak można minimalnie trochę podrasować, typu jakaś taka bardziej elegancka torebeczka, tu mam na szyi jakiś łańcuch, ale generalnie to jest taki zwyczajny strój na co dzień. Ja generalnie mogłabym całe życie chodzić w trampkach i zazwyczaj tak jest, że albo mam te buty, albo mam konwersy i tak upływa mi większość zwykłych dni. Tutaj znowu fajna praca z warstwami, mam bluzkę z długim rękawem pod spodem, co też sprawia, że jest mi cieplej. Ona jest z elementów, z bawełny organicznej, z tego co pamiętam. Na to mam bluzeczkę rozpinaną z The Other Side, te same spodnie z The Other Side. Na siebie mam narzucony golf wełniany też z B-Sides. I tutaj znowu pracujemy warstwami, bo przez to ten outfit jest ciekawszy, wydaje się być bardziej taki przemyślany, ale też jest taki bardziej właśnie cozy, jest tam po prostu cieplej. Mam na sobie moje Adidasy, to jest to Handball Special, hit zeszłego roku, teraz może już niekoniecznie, ale to też jest taka rzecz we mnie, że jeżeli coś jest takie bardzo trendowe, jeżeli coś jest mega trendowe, to znaczy, że bardzo szybko też przestanie być trendowe z moich obserwacji. Więc jeżeli mam sobie kupić coś bardzo trendowego, to ta rzecz musi mi się niesamowicie podobać. Nie uznaję kupowania rzeczy na jeden sezon. Po prostu uważam, że jest to strata wszystkiego, przede wszystkim surowców, jest to bardzo takie nieodpowiedzialne traktowanie mody. Uważam, że spoko jest kupowanie sobie rzeczy i na przykład sprzedawanie je osobie, która rzeczywiście będzie je nosić, czy oddawanie osobie, która rzeczywiście będzie je nosić, ale z założenia raczej jestem fanką noszenia rzeczy jak najdłużej, czyli kupowania rzeczy, które właśnie zostaną z nami na lata, dlatego że są ponadczasowe, albo po prostu tak nam się strasznie podobają, że nas nie interesuje, co o tym sądzi reszta świata. Ja na przykład tak mam z tą moją torebką w ciapki, która jest dosyć specyficzna, ja ją kocham, wiem, że będzie ze mną całe życie i jest cudowna, ale ona nie była jakoś specjalnie trendowa, chociaż teraz mamy znowu printy zwierzęce w trendzie, więc nagle mam trendową torebkę. W każdym razie ja w ten sposób do tego nie podchodzę. W przypadku tych butów ja zobaczyłam ten konkretny model kolorystyczny w Australii u jakiejś laski i stwierdziłam, że ja muszę mieć te buty i po prostu noszę je, chociaż no, zdaję sobie sprawę, że w momencie, kiedy coś nam się już wydaje tak mocno pasa, no to po prostu znika z naszej szafy i to też jest ok. I co jest jeszcze ważne w tej stylizacji, słuchajcie? W tej stylizacji ważne jest to, że można sobie do niej założyć czapeczkę. I to jest generalnie połączenie tej czapki i tych butów. To jest zestaw, który noszę non-stop. Albo te buty i ta czapka, albo konwersy i brązowa czapka, zaraz zobaczycie. I w ten sposób to jest jeszcze bardziej casualowe, ale mam jeszcze jeden pomysł, że mogę dodać jeden element i wtedy zrobić taki pełny look na wyjście na dwór, kiedy jest chłodno, więc dajcie mi sekundę. O, mamy to. Mamy to. Założyłam, słuchajcie, na siebie wielką marynarkę wełnianą też od mojej babci, też sprzed miliona lat. Także znowu, miks rzeczy starych z rzeczami vintage'owymi, z rzeczami z jakichś nowszych kolekcji, jak na przykład ten sweter. O, tę czapkę mam też z jakiegoś lumpa za $2 w Kalifornii, a w ogóle te buty też kupiłam na Vintage, także taka historia. Torebka jest Gani i nie ukrywam, że tę torebkę akurat założyłam dlatego, że po prostu fajnie gdzieś tam urozmaicę ten look, ale na co dzień prawdopodobnie bym wzięła coś gigantycznego, dlatego że noszę ze sobą milion rzeczy. Także to jest, wydaje mi się, taki bardzo typowy jesienny look też dla mnie, bo mam mnóstwo warstw i ja czuję się w nim bardzo, bardzo komfortowo i jest właśnie po tej bardziej casualowej stronie, bo ja zazwyczaj chodzę bardzo wygodnie, także życie w trampkach, pozdrawiam serdecznie. Dajcie znać, jak Wam się podoba stylizacja numer 4. Moi drodzy, jeżeli mieliście przyjemność zobaczyć mnie w Warszawie w ostatnich dniach czy tygodniach, prawdopodobnie wygląda mniej więcej tak. Może na zielono, a nie na brązowo. Tak wygląda rzeczywistość. To jest mój ulubiony uniform w tym sezonie, a mianowicie jeden wielki czarny duch, sportowe buty, czapka i wielka torba. Ja jestem fanką, jeszcze powinnam mieć na sobie kamizelkę, może za chwilę założę, ale jest bardzo ciepło.
Więc mam na sobie bluzę z Shopping Center 9, bluzę, w której chodzę non-stop, ona też bardzo fajnie wygląda na gołe ciało, ale akurat tu mam pod spodem ten golf, który miałam przed sekundą, bo tak zazwyczaj bym pewnie wyszła, żeby właśnie nie przeziębić sobie gardła. I to jest ten golf z Nago. Mam na sobie spodnie z Nago, z bawełny organicznej, które kocham i chodzę w nich codziennie. Chodzę w nich codziennie. Gdybym miała wybrać jedną rzecz, która jest moją ulubioną rzeczą tej jesieni, to byłoby te spodnie. I równolegle byłaby to też ta torba. Ta torba Lebrand, którą sobie kupiłam w tym sezonie, bo strasznie mi się podobała już od jakiegoś czasu i zobaczyłam ją w tym kolorze i stwierdziłam, że to jest ten kolor, który będzie mi służył i tak jest, ona służy mi bardzo, bardzo, bardzo. I do tego mam na sobie konwersy. Ostatnio zupgrade'owałam moje konwersy, bo miałam, słuchajcie, konwersy 15 lat prawie, 13 chyba. I kupiłam sobie w zeszłym roku w lumpie też w Kalifornii, też za chyba $20. Więc polecam. Czapka jest z takiej australijskiej marki Status Anxiety. No i po prostu kocham. No jakby myślałam o tym wczoraj, że chodzę po tym mieście codziennie w tym stroju. I czy ja marnuję jakieś szanse na, nie wiem, pobawienie się modą, a ja po prostu uwielbiam to. Uwielbiam to i też mam wiele okazji, żeby się bardziej wystroić, więc kiedy się nie muszę stroić, to właśnie tak wyglądam i czuję się świetnie. Założę jeszcze kamizelkę. Także teraz macie już full on caro look. Ja tej jesieni po prostu stawiam na wygodę, na neutralne kolory z elementami na przykład burgundu, z elementami boho, z warstwami i zawsze staram się mieszać klasyki z małą dawką trendu i osobowością. Jeżeli inwestuję w trendy, to tylko w takie, które wiem, że będę nosić na lata i dla mnie najważniejsze jest to, żeby było mi wygodnie, żeby było mi ciepło i żebym po prostu czuła się w tym wszystkim sobą. Także dajcie znać, co sądzicie o tej formie filmu, tym razem bardziej gadany. Ostatnio był po prostu na speedzie, dzisiaj troszeczkę inaczej. Dajcie znać, czy macie ochotę na zimę nieco szybciej i który outfit podobał Wam się najbardziej. Jeżeli podobał Wam się ten, to dajcie znać, ale głosujcie w komentarzach i Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Wszystko Wam oczywiście podlinkuję u dołu. Buziaki, do zobaczenia. Dzięki, że jesteście. Pa!